Miłość to nie jest prosta sprawa, szczególnie do Ślązoków. My są takie trochę, wiecie, nieśmiałe. No, my są fest nieśmiałe. Fest. I tak powiedzieć, Dziosze, podobasz mi się, chciałbym się z tobą spotkać, umówić. Wiecie, to jest ciężko, to jest ciężko. Synek na Śląsku, jak tak jeszcze kiedyś coś tak zaczepię, to wyjdzie coś takie, ale tak się musiał skupiać, fest się skupił, fest. I w końcu się, kurde, tak było widać, że sinieje i go doi. Ty, chciałbym z tobą chodzić. I zawsze, jak to jest Ślązok, to musi dołożyć ty. Albo przed zdaniem, albo na końcu zdania. To nawet w Ameryce, jakbyście byli w Chicago, jak jest dużo Polaków i Ślązoki, to tak jakby poznacie Ślązoka, bo pójdziecie, a on wam powie, how do you do, ty? I już wiecie, Hannes, ze Śląska. Synek się tak namęczy czasem, i żeby te dziełsze powiedzieć, ty, chciałbym z tobą chodzić, tyle go to kosztowało, a dziełchy nie kapują czasem, wszystko psują. On go do tej ściebie z tobą chodzi, cały się życie, a ona go do... A my się nie synka łazić, ty. O, daj mi pokój, ty. Ja się będę na placu z tobą sam. A ty się i cum, jak chcesz. A jeżeli się dziocha nawet kapnie, o co chodzi, że ona nawet będzie chciała z niej chodzić, to ona też nie zawsze podejmuje decyzję sama, bo ona jest dobrego dumu, ona jest młodokin, też tuba, ona jest dobrze wychowana. Ona idzie się matki zapytać. Idzie po doradztwo. A ma taką możliwość, bo matka we familoku cały dzień od rana siedzi. Ona pierwsze, co się budzi, na zęby, śniadanie i zugówek warta. I ona przychodzi, mamo, ty, bo Mariuszek z drugiego placu ze mną chodzi, mogę z niej iść? I teraz patrzcie matka, jak się zachowuje. Matka, doświadczona kobieta. Ta dziocha już ma nogę lepszą od ręki. Już normalnie, już ma ten frutowy ręcznik czeka na wyprawkę. Już ma poszwy, już ma pierze wyszkubane, już wszystko czeka. Trzeba by się ją z domu pozbyć. A matka i go do, a po co idziesz, ty? Matka materialistka. Matka myśli, że córka pójdzie ze synkiem, to ona musi do domu coś przynieść. Nie musi nic przynosić. Pamiętajcie, kobiety, nie bądźcie pazerne, nie musi nic przynosić. Chociaż bądźcie czujne. Bądźcie czujne, bo czasem może coś przynieść. To nie widać zaraz, jak ona przychodzi. To wychodzi po czasie dopiero. Dlatego zauważcie, nie godzę się nigdy, że dziewczyna dostała ciąży, tylko się mówi, zaszła w ciąży. Tak szła, że zaszła.